First and foremost, there is no artifact power to grind. This is not a... Najpierw musimy sobie wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem grindu. Grind to jest takie pejoratywne określenie czynności składających się na proces rozwoju w obrębie danego systemu progresji, np. levelowaniu czy zdobywaniu jakiegoś zasobu, który nas ulepsza. Czyli po ludzku robimy rzeczy i to robienie nas ulepsza. Grind w dzisiejszych grach to jest w ogóle temat rzeka, a w przypadku gier MMORPG zwłaszcza, ponieważ w nich systemy progresji stanowią absolutny fundament definiujący wręcz grę jako MMORPG. I to jest ważne, bo tym samym wydaje mi się, że musimy sobie jasno ustalić, że w kontekście mówienia o MMORPG nazywanie każdego systemu progresji grindem mija się z celem, bo rozwój osiągany graniem to jest właśnie esencja RPG, więc bez tego gra przestaje po prostu być tym gatunkiem. I idąc tym myśleniem i aby jednocześnie zachować sens i funkcję negatywnego pojęcia grindu, wydaje mi się, że grindem w MMORPG należy nazwać system progresji, który jest A. za długi lub B. czynności w nim są zbyt nudne, powtarzalne, sztuczne. Jeśli w tych dwóch punktach system progresji przekroczy pewną granicę, czyli właśnie na przykład będzie za długi i składać się będzie z nudnych i powtarzalnych czynności, to od przekroczenia tej granicy progresja przekształca się w grind. Oczywiście pytanie za sztabkę True Silver, gdzie ta granica leży? Jak bardzo konieczna i długa musi być progresja, aby stać się uciążliwa, a z wynagradzającej pracy stać się konieczną charówką? Ta granica gdzie indziej będzie przebiegała dla każdego z nas. Jeden może mieć całe dnie na granie i uwielbiać systemy, w których trzeba włożyć dużo wolnego czasu, a inny może na przykład pracować, czy studiować, czy cokolwiek i po prostu nie mieć tyle czasu i chęci. I żaden z nich nie będzie miał tutaj większej słuszności. Stanowią oni po prostu inny rodzaj gracza, choć powiedzieć sobie trzeba, że z konieczności gdzieś tam musi chyba istnieć ta dolna granica, to znaczy gracze, którzy grają, nie wiem, 3 godziny miesięcznie, to raczej z reguły nie powinien być target, pod który projektowana powinna być gra MMORPG, a w każdym razie jej endgame. I tak podzieleni gracze, tak jak się można spodziewać, od lat prowadzą wyważoną dyskusję, w której wymieniają się merytorycznymi argumentami i racją. Obrzucają się gównem we wszystkie strony, jak tylko się da, bo naturalnie każdy chce, by gra była jak najbardziej dostosowana pod niego. I teraz dobre pytanie. Czy w grze powinny istnieć blokady w obrębie systemu progresji, aby nie przerodził się on w ten nieszczęsny grind? W początkach gier MMO takiej potrzeby nie dostrzegano. Była po prostu progresja bez ograniczeń, głównie levelowanie, i gracze żyli w narastających dysproporcjach między nimi z tytułu poświęcanego grze czasu w różnym stopniu. Realia rynku gier MMORPG jednak się pozmieniały wraz z samymi graczami i spoważniały, że tak powiem, z czasem priorytetyzując kompetytywny i zbalansowany gameplay nad ten dziki stan z kiedyś. Bo wyobraźmy sobie, że dzisiaj taki Blizzard by sobie pomyślał, że o, wprowadzimy w następnym patchu system rozwoju postaci, w którym bez ograniczeń będzie rosła moc gracza za każdym razem, jak wykona każdą jakąś czynność, w tym na przykład zabijanie mobów. Albo tak jak w Battle for Azeroth jest tygodniowy cap na artefakt power z ekspedycji, to zamiast tego można by było tę tygodniową pulę farmić w kółko. I jak myślicie? Jaki by to dziś przyniosło efekt? Bo game designer mógłby sobie pomyśleć, o, to jest system, dzięki któremu gracz zawsze będzie miał co robić i zawsze będzie mógł poczuć rozwój swojej postaci. Jednak w dzisiejszych endgame'owych realiach takie rozwiązanie byłoby przez graczy postrzegane zamiast zachęty do gry i rozwoju jako zmuszenie do grindu i charówkowego farmienia, bo jeśli tego nie zrobią, to zostaną w tyle w stosunku do reszty. I to jest objaw właśnie tej zmiany. Gracze ścigają się nawzajem w kompetytywności i może to trochę przesadne określenie, ale w pewnym sensie stanowią wobec siebie konkurencję na rynku pugowym, że tak powiem. I to jest powód, dla którego muszą być bariery w grindzie.
I przechodząc wreszcie do samego WoWa, już problematyczny był artefakt power. Pomimo catch-up mechanizmów i barier opłacalnej progresji w tygodniu, sam fakt, że można było go farmić w nieskończoność jak głupi na World Questach czy Mythic Plusach, powodował, że gracze i tak się czuli zamknięci w tej pułapce. W związku z tym od 8.3 i idąc dalej również w Shadowlands, Blizzard słusznie wycofał się z mechanizmu nieskończonej progresji z amortyzacjami, którą przyjął ze skądinąd szlachetnym zamysłem, że dzięki temu gracze zawsze będą mogli być wynagradzani za content, jakiegokolwiek by nie robili. Zamiast tego poszedł w coś trochę nowego. Tygodniowy cap, który sam w sobie jeszcze nowością może nie jest, ale do tej pory było tak. I tu znowu fajnym przykładem jest tygodniowy cap na Artefakt Power z ekspedycji, że zrobimy tygodniową pulę i to generalnie jest to, co nam wystarcza. Jednak do tej pory, jeśli dajmy na to, zrobiliśmy ten cap w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu to olaliśmy, albo nie wiem, nie mieliśmy czasu, a w trzecim znowu zrobiliśmy, to w stosunku do kogoś, kto robił go wszystkie 3 tygodnie, będziemy jeden tygodniowy cap w plecy. Ale tak naprawdę to nie cały jeden, bo z każdym tygodniem wymagana ilość artefakt power na następny poziom się zmniejszała, aż po czasie ta różnica się po prostu zacierała, co jest tak zwanym catch-up mechanizmem. Sporym jednak minusem takiego rozwiązania jest to, że przez ten mechanizm tego catch-upu zacierającego tą różnicę, zabijało to zachętę do robienia tego capu. No bo to, co w danym tygodniu wypracujemy, za parę tygodni będzie już właściwie bezwartościowe i to uczucie strasznie zabijało poczucie jakiejkolwiek nagrody i właśnie przeradzało to w taki głupi, mało wynagradzający grind. I też dla mnie na przykład to jest jeden z powodów, dla którego w Legionie i Battle for Azeroth do tej pory właściwie nie opłacało się moim zdaniem mieć takich lekkich altów, którymi gramy naprawdę tylko raz na jakiś czas, bo jak już się po czasie znowu na alta zalogujemy, to co zrobiliśmy kiedyś, teraz właściwie nie będzie już mieć żadnego znaczenia, tak jakbyśmy tego nie robili, więc de facto straciliśmy czas. Nowy pomysł Blizzarda jest taki, że jeśli nie zrobiliśmy tej puli w jednym tygodniu, to w następnym tygodniu będziemy mogli zrobić pulę zarówno z tego tygodnia, jak i z poprzedniego, który ominęliśmy, czy poprzednich w ogóle. Czy to oznacza, że ktoś, kto nie grał 2 miesiące, będzie musiał teraz wyfarmić zasobu jak za 8 tygodni? Może, ale sądzę, że możliwe, że po pierwsze nadal będą jakieś mechanizmy nadganiania dla graczów w tyle, a po drugie takie rozwiązanie pozwala zrobić te tygodniowe pule na tyle małe ilościowo, że nawet takie plecy powinny być szybkie do nadrobienia. Bo z drugiej strony, po osiągnięciu limitu, gracze będą mogli robić content, który normalnie wynagradza zasobem do systemu progresji, jednak zamiast tego zasobu będą oni wynagradzani kosmetycznymi rzeczami. I to właśnie jest nowa filozofia głównego systemu progresji postaci, jaką Blizzard implementuje do WoWa na 8.3, które już niedługo, bo 15 stycznia, i na Shadowlands. I ja jeszcze pewnie zrobię osobny filmik, który w szczegółach będzie omawiał obecne tam systemy i ich budowę. Ale generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że efektem i zamierzeniem takiej budowy jest to, że będziemy mieli rzeczy do zrobienia, które w cudzysłowie musimy zrobić, i nie będzie tego dużo, więc jest to jakby ukłon w stronę tych graczy, co nie są w stanie poświęcać ogromu czasu grze, ale z drugiej strony ci, co mają, również będą mieli co robić i będą za to wynagradzani. Co jest fajne, bo szczerze ja mam wrażenie, że Blizzard w pewnym momencie zapomniał albo nie docenił tego, jak bardzo istotnym elementem gry jest posiadanie altów, które są fajną odskocznią od głównych postaci, a ponadto jeszcze bywają przydatne, bo w ostatnich dodatkach systemy progresji naprawdę, naprawdę nie sprzyjały altom, a teraz coraz bardziej można dostrzec kierunek w drugą stronę. Ale to też jest zagadnienie na osobny filmik. Powiedzieć sobie trzeba szczerze, że społeczność WoWa raczej z zachwytem przyjmuje wieści o końcu tego tak zwanego Infinite Grindu. At a glance, I know this sounds like, okay, this is the artifact system, this is the Heart of Azeroth for this expansion. In some ways, it builds upon lessons learned from both of them. First and foremost, there is no artifact power to grind. This is not a...
honestly, like that was an essential starting point for us when designing the system. I think one of the lessons we learned from Legion onwards is there is something great about having endgame goals and customization and things to work towards, and to not just have the things that modify your character come to a screeching halt when you hit max level. The flip side is, despite systems of diminishing returns and the other things we had in place in Legion and BFA, there's no question that there are social pressures. There are things that make it feel bad to play alts, where if you're not doing X amount of things every week, you feel like you're falling behind. You're letting your team down, or you're letting your own characters down. We want to have a world where you can have goals to work towards customization, differentiation, without the grind. Without the grind. Piszcie, jakie są wasze odczucia, a tymczasem klasycznie zapraszam do łapkowania i subowania po więcej kontentu związanego z WoWem i do zobaczenia następnym razem.